będą mogli oglądać. Zarejestrowaną mamy sytuację, w której doszło do bardzo groźnego upadku znakomitego austriackiego skoczka. Nie tak dawno wypadek w Titize Neustadt, po którym Austriak miał dwutygodniową przerwę. Wrócił na turniej czterech skoczni, startował z usztywnionymi palcami lewej ręki. Na dziś znowu fatalny przypadek Tomasa Morgenstern'a. Niestety stracił przytomność po tym upadku. Szybka pomoc służb medycznych, został odwieziony do szpitala. Z ostatnich informacji, dosłownie z ostatniej chwili, wynika, że Morgi odzyskał przytomność, że